go. Weź kapelinkę, bo straszna ćma na dworze. Uważaj na siebie. A z ciemności wyszedł? Gienek, kombajnista, pulower! Zdejmij gacie, wejdź na rower! Cześć, Gienek! Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprasza na drugą w tym sezonie premierę. Jest to spektakl Gugły Violetty Grzegorzewskiej w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazur. Akcja rozgrywa się w latach 80. we wsi Hektary. To jest spektakl, który powstał w ramach projektu obchodów Roku Kolberowskiego. Ale ponieważ zależało nam na tym, żeby podejść do tego trochę prowokacyjnie i rzeczywiście określić, czym taki Rok Kolbergowski może być i dlaczego mamy się zajmować wsią jako taką, a jednocześnie nie pławić się w jakichś XIX-wiecznych obrzędach li tylko, które dzisiaj nie zawsze są takie jeden do jednego do przełożenia albo poszły już jakoś do lamusa. Więc zaczęliśmy zastanawiać się, jak ta dzisiejsza wieś wygląda, ale też nie dla takiego oglądania tego, czym wieś jest, tylko z jakiej wsi pochodzimy i jak z tą wsią też taką mentalną w sobie jesteśmy w stanie się uporać. A nie, ja się poślizgłem, jak wracałem z Jowisza. O. Kocham cię, Zosia. Kocham. Gienek, ja nie jestem Zosia, ja jestem Fiolka, córka Zosi. Zosia, ja nie leżę. Ja płynę! I odpłynął sobie. W spektaklu gram Violettę, kobietę, dziewczynę, która wraca do domu. No, przykra sprawa się wydarzyła. Ojciec umarł i przyjeżdża niejako na pogrzeb, a to jest okazja do wspomnień, okazja do zanurzenia się w te dzieciństwo, w te lata młodzieńcze, w ten moment, kiedy ona dorastała, kiedy był ojciec. To jest moment na wspomnienie o ojcu, ale oczywiście to się gdzieś rozpływa również na jej własne doświadczenia i tak snuje się ta opowieść. Ona kieruje tymi wspomnieniami, ona powraca do tego, do czego lubi, a czasem i do tego, do czego nie lubi oczywiście. Natomiast to wszystko jest jakoś jej rękami uruchamiane. Ta historia jest jakoś, pomimo że sytuacja nie jest komfortowa, to jednak rzeczywiście ona nią steruje, ona jest jakby głównym sprawcą tego, co się na scenie dzieje, tych wspomnień, tego, jak ta wieś jej oczami wyglądała. Zobaczyłam siedzącą na łóżku półnagą krawcową, która kiwała się rytmicznie na wypchanej gałganami i ubranej w męski garnitur kukle? Dlaczego tytuł Gugły? Bo gugły to są takie niedojrzałe owoce. Każdy młody człowiek wie, jak wczesnym latem chcemy zerwać niedojrzałe jabłka, czym to grozi, prawda? Czy tam jakieś wiśnie, nie możemy się doczekać. Tak samo i tutaj gugły są takim symbolem, powiedzmy, odwołaniem się do młodości. A mówi to jeden z najstarszych bohaterów naszej sztuki, czyli ojciec, w tym wypadku akurat ja go gram. Gdzieś w finale spektaklu, powiedzmy, jest taki cytat: nawet nie zdążyłem się obejrzeć, a już nazywali mnie starym, a przecież w środku byłem jak te gugły. Czyli jest to związane bardziej z przemijaniem, prawda? Człowiek przeżył całe życie. Nasz bohater ma około 50 lat, on tam nawet podkreśla, ale to nieważne. Już, i w wieku, powiedzmy, dojrzałym, człowiek czuje, że coś przemija, przychodzą następni, coraz młodsi, ciężko odejść jest stąd. I tak w duszy czujemy, że wracamy do młodości. Papież! 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 Przejedziesz szosą! Obok naszej wsi. Papież, papież, papież! Papież! O, bo mamy to w domu chyba było ze 12 kobiet. I wszystkie przyniosły przetaki przykryte chustkami i płócienne woreczki. Czy to jest jakaś wieczornica biskupów? Na hektarach nikt nie skubie pierza w czerwcu. Spektakl jest
dzieje się w innej przestrzeni niż do tej pory spektakle działy się, zaczyna się w innej przestrzeni. Myślę, że od samego początku jest rodzajem zabawy, do której widza i rytuału pewnego, do którego widza zapraszamy, ale ta niespodzianka, myślę, nie mogę już więcej nic powiedzieć, więc po prostu zapraszam do udziału w tej przygodzie razem z nami. Tyle lat bez chłopa żyjesz, to jeszcze trochę bez niego wytrzymasz. Na tym świecie. A twoja córa co? A przyleciała już do niej ciocia z Ameryki? A bo ja ci to wiem. Szyjta, baby, szyjta! Bo się guzdrzecie i pierdoły popychacie, a zaraz chłopy przyjadą po porcyki.